dobrze, to by było, no i dobrze, muszę powiedzieć, tak. O rzęsach powiedziałam, tak, bo Kasia zadzwoniła, wszystko o oczach powiedziałam. Hej, hej, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na naszą ulubioną serię. Co zużyłam, co wyjęłam, to potem opowiem, co się stało. Także nie przedłużając wstępu, kosmetyki, które zużyłam, mała ilość, pokażę. I pokażę też kosmetyki wyjęte na miesiąc marzec. Troszeczkę już się różnią od tych jesienno-zimowych, także zapraszam do oglądania dalej, jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonałam ten makijaż. Dawno takiego nie robiłam, już mi się chciało pobawić makijażem, także zapraszam do oglądania, nie przedłużam. Dobrze, proszę. Zaczynam dość roboczo, jak widać. Od bazy znam. Jest to baza Smart Flawless Primer Smooth and Blur Primer. No, na zmniejszenie porów i tak dalej. Mam jej jeszcze tyle, więc dalej ją będę używała w miesiącu marcu. I teraz korektor. No, ja mam, powiem Wam, jak otworzyłam szufladę z korektorami, to jeszcze mam tego tyle, że po prostu w najbliższym czasie nie zamierzam nic kupować. Ten niewydarzony z Douglasa będzie mi służył jako baza pod cienie. Ten, który jest do całej twarzy z Hehan, też będzie mi służył jako baza pod cienie. Fajnie z tym palcem. Pewnie na wstępie Wam powiedziałam, jak nie zapomniałam, to się przecięłam bardzo mocno, także byłam na pogotowiu, ale obyło się bez szycia. Tylko mam założone takie stripsy. Nie będę Wam absolutnie pokazywała mojej rany, ale o rany jest spora. Cały nóż ostry, naostrzony. Dobrze, koniec drastyczności. I co do korektora. Mam dylemata. Co tu użyć pod oczy? Czekajcie, bo włoski. Wydaje mi się, że kończę Smooth Maker. Także to jeszcze może to nałożymy. Ten Smooth Maker z Claresy. Moja ulubiona gąbeczka znam, która się nie zużywa, nie psuje. Powiem Wam, że mam tych filmów troszeczkę na zapas. Ale, no ale trzeba nagrać miesięcznicę przecież. Także te filmy, które były zaplanowane, muszę o jeden dzień, znaczy o jeden cykl przestawić. Dobra, nie rozgaduję się. Na temat techniczno-organizacyjny, nie wiem skąd tyle włosków. Pepsi czesałam, może to. Tak lata. I teraz podkład. Jak już nałożę, to Wam pokażę, co zużyłam. Jakoś tak dzisiaj inaczej, bo mam tu naprawdę tyle porozkładanych. Nawet wyjęłam sobie, słuchajcie, pudło z podkładami. Jeszcze tyle. No tutaj też są korektory i bazy. Naprawdę nie wiem, co ja mam używać. Ale znalazłam i chyba skłonię się do tego. To jest podkład Smart Flawless Foundation. Znam. Buildable Coverage Natural Matte Finish. I to jest odcień. Pewnie będzie jasny. Chociaż nie. 02 Naked. No, zobaczymy. Nałożymy i tego sobie będę używała w marcu w większości, bo jeszcze mam, to muszę skończyć, bo jest tyle, to jest Oriflame The One Everlasting Sink, ten jeszcze na razie odłożę, wyjęłam sobie rimmel znowu, tak, no i tutaj ten Lirene, póki jestem jasna, musiałabym używać. Claresa ta malutka i Estée Lauder Double Wear dalej. No. Mówię, to co zużyłam, pokażę jak już nałożę podkład, gdzie ja go odstawiłam jest. Kolusia, nie warcz na Pepsi, ona malutka, no co ty? Daję od razu na gąbeczkę, zobaczymy jaki jest. No, powinien być dobry kolorek. Pachnie. Jak to namy. Pachną ładnie. Takie dwie małe pompesie.
Nie no, kolor wydaje mi się idealny. Nie będę za dużo nakładała. Miałam pierwszy zamysł wyjąć takie droższe rzeczy, żeby po prostu się nie zmarnowały, a kasa wydana. Ale nie jest tego tak dużo, no bo mi zostało to Estée Lauder, tylko no nie inwestuję w drogie podkłady, wiecie czemu? Bo po prostu mam, właśnie póki mam tą szufladę tu na wierzchu, to wam pokażę, co ja mam z tego Oriflame. Tak uwielbiam. To wiecie, ten Eternal Glow, moje odkrycie, ale on jest troszeczkę ciemny na teraz, więc go zostawiam. Tu jest ta mieszanka, tego odmładzający podkład na bazie serum i tu już jest naprawdę mieszanka, więc też odkładam na ciemniejsze dni, że tak powiem, cery. Ale mam tak, dwa w zapasie, te właśnie odmładzające, dwa, a jeden, to są te dwa odmładzające, Ivory Cool z Oriflame'u. I cieszę się niezmiernie, bo Oriflame nie wycofało jednak tych podkładów, tylko zmieniło opakowanie. Nie jest już takie w paseczki, tylko jest, ja wam wstawię tutaj, albo nie, może Oriflame nagram osobno, tylko chcę wspomnieć, że jest właśnie nowa jakby szata graficzna, opakowanie do podkładu tego mojego ukochanego, wszechczasowego, odmładzającego. Na bazie serum Jordani Gold, podkład nazywa się Jordani Gold. A co mam jeszcze do testowania? To mam takie coś, podkład. Też szklana butelka, piękna. Tego jeszcze nie używałam i to jest właśnie do testów, bo Longwear Mineral Foundation z SPF-em 15. I ja mam odcień pod lupką, czytam. Odcień mam Natural Beige. Także zobaczymy, będziemy testować. Dobrze, podkład nałożony z NAMU. No to teraz się czas przypudrować. Nie, może mokre, nie? Mokre konturowanie. Teraz mokre konturowanie. Za chwilę muszę teraz tak. Pochowam, posprzątam i wyjmę sobie mokre konturowanie. Ja już układam, ale nie powiedziałam wam jeszcze o jednym podkładzie, który będę używała, bo tego też już jest niewiele. To jest Miss Sporty. No i tak siadam, wstaję. Jeśli chodzi jeszcze o korektory, to zostawiam sobie do używania Hean, Eveline Hean, Paese i Jordani Gold. Tu już jest naprawdę reszteczka. To te. No i ten Smooth Maker z Claresy. Jeszcze zostawiam Mary Kay'owy korektor. Gdyby mi bardziej takie zabrązowienia wyszły, no to sobie brzoskwiniuję. Teraz tak, co zużyłam? Zużyłam podkład AA Wings of Color Healthy Wear Foundation, ten owocowy, nawilżający podkład, rozświetlający. No, jak możecie się domyśleć, był to jeden z moich ulubionych podkładów. Bardzo lubiłam sięgać po niego na co dzień, na lekkie makijaże. Także jestem bardzo zadowolona. Miałam w kolorze 303 Nude. Nie wiem, czy on jest do dostania jeszcze, ale był bardzo, bardzo fajny. Ładnie pachniał, leciutki, ładnie się wtapiał. Przeważnie z każdym pudrem ładnie współgrał. I fajnie się utrzymywał, jak na taki, wiecie, codzienny makijaż leciutki. Następnie Soraya Probio. I to jest jasny beż 01, ochrona mikrobionu. Prebiotyczny podkład kryjący. Raczej byłam zadowolona, ale nie do końca. On za bardzo się szklił, po prostu tak jakby mokra skóra była bardzo. Nie powiem, że go nie lubiłam, ale nie wrócę. Do tego bym wróciła, gdybym nie miała całej szuflady podkładów. No to wiecie. Wiecie, zrozumiecie, zdajecie sobie sprawę z tego, że tak jest. Dobra, to jeżeli ktoś chce wypróbować, do cery, słuchaj, będzie chyba idealny, bo do mnie troszeczkę za mokry po prostu. Co dalej? Korektor. Czy ja zużyłam korektor? Nie. Kurczę.
W tamtym odcinku Claresa chyba pokazywałam. Tak, no to nowy, żadnego innego korektoru już nie zużyłam. Korektoru. Tu mam trochę pielęgnacji zużytej, ale to zostawiam na denko. Takie pielęgnacyjne. Kolorówki już więcej nie zużyłam żadnej. Nie wiem, czy można to zakwalifikować do kolorówki. Fruit, balsam do ust. Nie, zostawię na denko. Dobra, no to już wiecie. Odżywki, dobra, takie rzeczy. Czas teraz na przypudrowanie się i zużyłam Paezę puder jęczmienny. Tak, bardzo byłam zadowolona. On nie ma koloru. 10 gram, także nie za mało wcale, nie? No, bardzo fajnie utrzymywał mat, dawał lekki taki, nie był wybielający, dawał lekki takie wyrównanie kolorytu, gdyby jeszcze coś gdzieś przebijało. A dzisiaj pudruję się czym? Galopuję, jeszcze się nie przypudruję, bo przecież mokre konturowanie. Sprawdzę, czy to wszystko na twarzy dobrze leży po tym chwili takiego organizacyjnego tutaj ogarniania. Dobrze leży. Właściwie leży tak fajnie matowo, że nie musiałabym przypudrowywać. Ale chcę. Brązera kremowego żadnego nie zużyłam. Dziwne by było, gdyby tak się stało. Ale wyjęłam sobie może do zużywania, tak złapać na szybko, Belle Creamy Bronze z kolekcji Winter Star 01 Frozen Shape, czyli chłodny cień. Patrzcie, co się stało z moim ulubionym do kremowego konturowania. Pędzelek z Jessapa. Wezmę sobie piękny Giordani z Oriflame. No wiecie, to jest jeden pen, albo nie ten. Wezmę sobie może z Glam Shopu. O, T132. I właśnie tym brązerkiem zrobimy pierwszy taki kontur. No. Taki zarys cieniowania twarzy. O. Wystarczy. Po prostu taki pierwszy krok w konturowaniu. Zastanawiałam się, jak ja nagram ten film z tym paluchem, ale jakoś idzie. Stało mi się to w niedzielę. Dzisiaj jest czwartek. No, będę go używała. Chętnie, namiętnie, bo mi się podoba i zapach, i konsystencja, i powiem Wam, ładny cień robi naprawdę. Naprawdę. Sprawdzimy sobie, co to. Nie, akurat mi się wyjął rozświetlacz, dobrze. Czyli róż z kolekcji Express. Kolekcja Express Fresh. I to jest blush. I te sztyfty też bym chciała zużywać. On będzie też bardzo delikatny. I jego trzeba dużo nałożyć. Ja się nie boję go nakładać tak od razu na twarz. No i teraz fajny komplet z tym stickiem. Z brązerem. Miga mi światło. Zaraz mnie cholera weźmie. I tym pędzlem tutaj ładnie rozłożę. Właściwie nie trzeba nic poprawiać. Ale no, to jest bardzo na szybko, powiem Wam. Fajny różyk. Okej, no to jeszcze ten kremowy. Co to jest? Rozświetlacz? Nie, to jest korektor. Co ja robię? Właśnie, ten kremowy korektor jeszcze trzeba by było używać. No, to ja sobie go wyjmę z tyłu na szafeczkę i będę po niego sięgać. Lubię go. Dobrze, mamy rozświetlacz. Cream Bright z kolekcji Winter Star. Złocisty. Palcem lekko. Czyli wiemy, co będę używała do mokrego. Dobra, to pudrujemy. Do pudrowania leci w tym miesiącu nam Banana Loose Flow. Jak? Banana Flawless Loose Powder. Się przyczepię, to wiecie. To używam. Lubię ten zapach kosmetyków, znam. Więc to jest przyjemność. To nie jest tak, że wyjmuję kosmetyki, które chcę zużyć, żeby nie leżały. Wyjmuję kosmetyki, które lubię używać. To nie jest na siłę, to nie jest przymus, to nie jest jakaś kara za tak wielkie zasoby, zakupy kiedyś zrobione, poczynione. Absolutnie nie. Ten zapach piękny. Dobrze. A boki twarzy, myślicie, że Daniel
tak? Bo dostałam ten puder już na zawsze. Nie, mgła pudrowa, będę kończyła ten natural, chyba 12, tak? Bo no też lubię i już chcę zrobić tutaj dno. Uwielbiam mgłę pudrową z paezę prasowaną. Sypkiej nie kupuję i nie kupię chyba, no bo naprawdę, naprawdę tych kosmetyków jest tak dużo podobnych w wykończeniu, że naprawdę mi to starczy. No. Także wiecie, nam i paezę, mgła pudrowa, tak wyjmuję z tyłu szufladki. Gdyby mi się zachciało, bo też używam właśnie Kobo Wedding Day, a gdyby mi się zachciało jeszcze, no to Bourjois Java. Tak, to te takie przewiduję do używania na miesiąc marzec. Kredki do brwi nie zużyłam żadnej i na miesiąc marzec leci dalej nam Cool Blondie 04. Także zrobię sobie szybciutko teraz kolej na brwi. O, patrzcie, jak szybko tą kredką się maluje brwi. I to tak na odległość. Okej, teraz równam, wyczesuję i wracam. Brwi mi absolutnie dzisiaj nie wyszły. Wróciłam na chwilę, bo Wam pokażę, przypomnę. Eveline, korektor w kredce wykręcanej. Tak. I idealna sprawa do podczyszczania brwi. Kolor ma bardzo cielisty. I palcem. O, w czasie wyczesywania po prostu sobie rozmazałam. Bardzo dobry korektor, taki wiecie, o, punkcik zrobić i nic nie widać. Naprawdę fajny. Już Wam przybliżę ten produkt. To jest Ideal Cover Full HD Anti-Imperfection Concealer. Eveline Cosmetics, no. Polecam, bo taki wygodny po prostu. Nawet widzicie, nie rozblendowywałam go, a fajnie zakrył te rozmazane kawałki. Teraz palety do oczu. Oczywiście żadnej palety nie zużyłam, chociaż jakieś tam w jakimś cieniu denko jest. Wszystkie palety z tamtego miesiąca poszły do schowania. A wyjęłam sobie takie na ten miesiąc. Idzie wiosna. Idzie wiosna, więc mnie wzięło na Too Faced Italian Spritz. Kolorki ma takie. To jest do takich lekkich, kolorowych, świeżutkich makijaży. Ten afekt jest na kanale już, film, czy dalej lubię, tak? I w tym miesiącu też nagram właśnie z którymś afektem, nie wiem z którym, napiszcie, z którym chcecie teraz. Lunar Spell czy In the Spotlight. To na razie odkładam. Trauma dni, emocja poleci. A także do nudziakowych makijaży wyjęłam sobie Huda Beauty Naughty czy Naughty. Emocji nie pokazałam w środku. O, i też się da nudziakowy makijaż zrobić, wiadomo. Kola, co tak łazisz? Połóż się. I teraz wyjęłam sobie codziennie jedna poleci. W ogóle ostatnio się dość mało maluję. Co drugi, trzeci dzień. I jak nagrywam. Te paletki z Hebe. One są wyprodukowane przez Inglota. I mam wszystkie, cztery. Też jest test ich na kanale. Także patrzcie, po prostu kolory dzienne, przepiękne i jakość bardzo dobra. Pokazuję Wam wszystkie. Tak mnie właśnie wzięło na te paletki teraz. Może dlatego, że mają błyski dosyć takie perłowo-satynowe. Nie za bardzo oczo wiecie jakie. No i teraz czym dzisiaj?
Ostatnio było bardzo dużo nudowych makijaży na kanale, więc dzisiaj jak obstawiacie? Italian poleci w połączeniu może z emocją. Coś pokombinuję. Chcę się trochę pobawić makijażem. Mój ulubiony pędzelek, taki wszechużytkowy, z Boho Beauty 234V Over Shaping, czyli on jest puchaty, płaski. I praktycznie tym pędzlem można zrobić cały makijaż. Zacznę sobie od cienia jasnego z palety Too Faced. Miała dosyć ostry zapach, taka jak była nowa, taka jak była do wadu właśnie, a teraz już tak trochę złagodniał ten mydlany zapach. I jest jakby taki świeży, fajny. Lecę po całości. Z uwagi na to, że w tym roku jest właśnie ta brzoskwinia kolorem modnym, trendowym, według Pantonu, no to robię tutaj brzoskwiniowe załamanie z palety Too Faced. Traumadni nie ma takiego koloru. To się samo wszystko rozciera, blenduje tym pędzlem. Patrzcie, jaki piękny ten kolor tutaj jest. Też fajny. Ale dzisiaj tak może brzoskwiniowo-fioletowo? Można tak połączyć. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Chciałabym sobie przyciemnić załamanie takim jakimś pędzlem muszę mniejszym. Może GB16. A może tym tutaj. To jest taki bordo-fiolet. No raczej nie przyciemniłam załamania, tylko zaczynam cudować graficzne. Dolnym brzegiem się na razie nie przejmuję. GB12 i teraz tym różem tutaj rozetrę górną granicę. Wszystko się powinno ładnie połączyć, bo jest na matowej powiece, zmatowionej jasnym cieniem. Zawsze w tej serii filmów taki dzienniak mi wychodzi, a dzisiaj postanowiłam coś innego stworzyć. Może Wam się spodoba. I wracam do brzoskwinki. Pędzla nie wyczyściłam, żeby mi się zrobiła ładnie takie chmureczka. Tym samym pędzlem ten jaśniutki cień. Zrobimy tutaj szpic. Może tutaj wyżej troszkę wyciągnę brzoskwinkę. Biorę sobie O113 z Glam Shopu, taki płaski, syntetyczny. I biały korektor z Lovely Fresh Juicy Camouflage. I to jest z kukumberem. Z ogórkiem. No i nawet pachnie ogórkiem. Tyle na dłoń i zrobimy sobie katkris prawdziwego zdarzenia. O ile się da na tych zmarchach. Najpierw sobie wyznaczam taką jakby granicę. O, na górze. Tu niech się zatraci. Może być. I teraz już w dół. Pójdzie błysk, wszystko się wyrówna. To daje dosyć tak mocno, żeby od razu dać coś bardzo świecącego w kącik. O, i wklepię ładnie. Troszkę wytarłam pędzel i tu rozsmużę na końcu. Jakie bawitko, Małgosia, Cię podziwiam. Wyczyszczę ten pędzel. I on będzie taki ciut klejący. To już mogę zetrzeć, bo na nowe oko nowa dawka. Odpuszczam sobie teraz Too Faced i lecę z Traumadni. Końcówkę zacznę od końca. Tu będzie fiolet. Sypie mi teraz, ale trudno. Tu będziemy przyciemniać. Ten kolor
Dam tak tutaj na połączenie. On jest ciemny. Ale się ładnie z tym skomponuje. Patrzcie, jak się ładnie złączyło. Do wewnętrznego kącika pojadę z tym błyskiem. Już korektor już troszeczkę zastyga. Spróbuję palcem dołożyć. O, tak. Tu muszę lekko jeszcze tym bordem, widzę w podgolonie, że mi tylko zostało, ale to zrobię za chwilkę. Bardzo cieniutkim pędzelkiem. I teraz ten fiolet mi taki trochę za jasny tu wyszedł. Przyciemnię bordem. Tak. Dobra, a sam wewnętrzny kącik wjeżdżając w dół. Zastanawiam się. Z palety muszę wziąć chudy. Ten tutaj jaśniutki i może też takim syntetycznym pędzlem z Hebert do ust to jest. I w dół. Pięknie. Wracam do borda. No dobra, wyczyściło się tu super. I teraz tym puchatym, pierwszym moim pędzlem lekko nabiorę to bordo i tutaj sobie ten kącik tak jakby troszkę pięknie przyciemnię. No, czysty kuleczkowy pędzel, Kilis to jest komplet, ten pastel i podczyszczamy to wszystko tu. Tu... Z palety Too Faced, ten jasny jest bardzo ładny. Tu. On zakryje wszystko, powiem wam. Tak ładnie rozjaśnia tutaj. Tu samym czubeczkiem muszę dorobić. A co na dolną powiekę? Teraz muszę się przyjrzeć palecie, czy z tej palety coś. Kusi mnie ta żółtość. Astral Madni, co by było? W ogóle wiecie, co by tu pasowało? Pozytywka z Glam Shopu. Ale już mi się nie chce szukać. Tę pomarańcz wezmę jednak z Strau Madni. Tak jakiś z Ala Bailey, Ala AliExpress. I pomarańczem rzucimy. Cudo. No i jakby to była pozytywka, to tutaj bym potarła i by mi się chociaż też ciemnieje, patrzcie. Troszeczkę ciemnieje przy potarciu, tak, ale mi się to podoba, o tak do, prawie do takiego pomarańczu czerwonego się to zrobiło, bardzo fajnie. I tak na dobrą sprawę to taką powiekę bym zostawiła, ale spróbuję sobie przyciemnić zewnętrzny kącik tym tutaj kolorkiem. O, troszeczkę przy linii rzęs. Piękny kolor też jest i tutaj. Wracam do podczyszczacza. Strau Madni już tutaj wezmę. Lekko. Makijaż oczu skończony. Tak się prezentuje. Rzęsy sobie dokleiłam takie od góry. Takie 3/4 można powiedzieć. Ale powiem wam, że nie są jakieś spektakularne. Mało je widzę. Albo nie widzę. Takie coś z... Shiinu. Jedynie co to fajnie, bo mają przezroczysty tutaj ten klej, tą żyłkę, także fajnie. Dolne rzęsy, zaraz wam wszystko powiem po kolei. Dolne rzęsy Eveline, ta precyzyjna, a górne rzęsy jeszcze podtuszowałam Mary Kay, te rzęsy w płynie. Tak, żeby tylko po prostu je przyczernić, bo on tak fajnie zagęszcza rzęsy. Naprawdę fajnie, fajnie mi się już teraz sprawdza ten tusz, jak tak podsechł. Super. Co dalej? No, drugie oko skończyłam według pierwszego, tak? Więc są takie same makijaże. I usta. Zaraz przechodzimy do twarzy. Eyeliner jeszcze z Claresy. Easy on the eye. Tak, czarny. A linia wodna, proszę ja was. Long lasting z Glam Shopu. Elektryczny fiolet, zdaje się. Konturówka Pierre René Libmatic. To jest 12, bardzo taki charakterny kolor, bym powiedziała. Tu nawet sobie robiłam swatcha, taki. I najpierw konturówka, później
matowa pomadka Pierenne Lavender. Och, jak dawno jej nie używałam. 03, przepiękny kolor. I bardzo się odcina, bo ona jest troszeczkę jakby chłodniejsza, dużo jaśniejsza od tej konturówki, ale chciałam taką różnicę, bo potem na granicy, jak to wszystko zaschnie, mam taki sposób, że jeszcze tą konturówką bardzo delikatnie rozsmużam brzegi, łączę, jakby ona już inaczej wygląda na pomadce wtedy i fajnie się tą robi granicę taką rozmytą. Twarz już skończę z Wami, paletą, chyba ją tylko miałam w filmie, może raz tak na co dzień używałam i stęskniłam się. Eveline Wonder Match. Ja mam tę wersję 01, czyli tę chłodniejszą. No i lecimy z twarzą. Pędzel Hebe F02, bronzer. Tylko podrasować konturowanie na mokro, bardziej już przy uchu. Już nie wjeżdżam tak tutaj. Tu troszkę resztką. Fajnie pachnie ta paleta. Czy już ją macie, czy nie jeszcze? Pędzel bardzo fajny z Glam Shopu, z kolekcji Pokusa albo Esencja. Esencja. Także nie ma numerku, nie ma nic, jest płaski, puchaty. I biorę róż. Róż tutaj jest bardzo bezpieczny. Można tak dziabdziać. Dopiero się nabierze więcej. O, jest chłodniutki. Piękny jest ten różyk. Chłodniutki. Tak jak się podkreśliło policzko. Troszkę też tu właśnie. Powiem Wam, że ja dawno nie byłam tak mocno pomalowana. Ja się aż stęskniłam za takim dziubdzianiem makijażowym. No tak, usta zostają matowe. Bo już wszystko, już tak dużo się dzieje. Fioletowo, różowo, burgundowo, złoto. Co tylko. Rozświetlacz drugą stroną pędzla. Też będzie złota. Przepiękny jest ten rozświetlacz. Nie jest taki sztywny ten pędzel. On fajnie wmasowuje. I odwracam od razu różem. Zaraz kończę nagrywanie. Czeka mnie na jutro montowanie. I co? Tutaj jest jeszcze ten puder wykańczający, wykończeniowy. Taki, wiecie, hourglassowy, jak ja to mówię. A z tym paluchem, przepraszam. No, ale jego dzisiaj już nie będę używała, ale paleta zostaje na wierzchu na co dzień, bo jest kolor styka w punkt dla mnie. Ta 01. Co zużyłam jeszcze z kolorówki, to już nic. To zostawiam wszystko, resztę na denko takie pielęgnacyjne, to już mówiłam. I bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, za obejrzenie go. Jeżeli Wam się podobał, a wiem, że ta seria raczej cieszy się dosyć fajnym powodzeniem, bo są fajne klikania, fajne wyświetlenia, inne filmy jakoś mniej. Także to tylko pro forma. Poproszę o kciuki do góry pod filmem, subskrypcję kanału, włączenie dzwoneczków. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, pa, pa.